Dobrze, panowie mile, będziemy grali Sacred Mage'em. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Idea podobała mi się od początku, więc myślę, znaczy mam nadzieję w sumie, że coś ciekawego nam tutaj się stanie, ale zobaczymy. Póki co, let's go! Mag był ostatnio. No, cóż poradzę! Cóż poradzę? Nic. Nie mam władzy nad wybieraniem klas. To klasy wybierają się same. Ja ich nie wybieram. That is true, baby. Because I love you. O nie, gdzie jest mój telefon? A, już będzie. Dobra, co byśmy tu chcieli w tym deczku na ręce startowej? No to na pewno, tego na pewno nie. To jest za drogie, to może zostać. Okej, okay, taki zestaw nam pasuje. Znaczy, te dwie karty nam pasują. Tego by się przydało... No nie do końca to, ale niech będzie. Aha... Zrobimy tak, ale grać tego Counterspella nie będziemy. Jeszcze. Bo to nam się dobrze kombi z tym. Z drugiej strony w drugiej turze raczej tego nie zagramy, więc mogłem tego coina zostawić. Zagrać to w drugiej turze, dobrać tego wariata i dopiero później to grać. Ale wydaje się być w miarę okej. Dobra, więc gramy kolejnego wariata. No elo mordo. To wspaniale, że trafiliśmy na jakiegoś slow playera. Będziemy się bawić wyśmienicie. Ale powiedzmy, że nic się wielkiego nie stało. Nie będziemy czekać specjalnie pod to, bo ten deck jakiś super agresywny się nie wydaje. Więc zagramy tak, jak się Counterspell striggeruje, to mamy drugiego z tym. Jak się nie striggeruje, tylko Mirror Entity się striggeruje, to mamy kreaturę i mamy to do zagrania. Więc jakieś tam opcje są. Oj, chyba będzie trzeba kolegę nauczyć grać nieco szybciej. Coś mam takie podejrzenia dzisiaj. Oj. Dlaczego mam Excela zamiast czat? Animal Companion. Jasne, spoko. Bombastic Fantastic. Striggerował się Counterspell, to gramy kolejnego Counterspella. Graj. No niestety, nie pykło. Nie tym razem brak. Jest motylek. Motylek akurat średnio nam potrzebny. I target na questa, że nas akurat raczej mizerny. Możemy to zagrać, ale chyba chcemy pod mana curve zagrać, tak myślę. I zagramy tak, zagramy tak i zagramy tak. Graj. Graj nasza kusko, tak żeby wykorzystać jak najwięcej many. Many rany rany. Czuję się niepokonany. IPHOP bez reszty oddany. NYOP przejebany. On potencjał chyba był mi dany. Nie, to w ogóle nie pamiętam, jak to szło. Jakby ktoś nie zauważył, to podpowiem. Szczerze i miło. Ile pakietów otwierałem? 130. Sekretów brak. Dobra, draw. Rozbolty. Mirror Entity. Mirror Entity można wykorzystać z uczennicą czarownika albo z cyklonem many. Nie ma sensu teraz tego rzucać. A ping zawsze spoko. Książę chmur jest problemem, bo nam zostało... Nie no, w sumie zostały mi 3 sekrety, tylko że tego nie mam. To jest problemem. No dobra, może jednak był sens rzucać tego Mirror Entity. Cofam swoje słowa. Dobierzmy. Promień mrozu. Mrozu. Nie bardzo. A, chwilę. Daje karty? Czar? Serio? Nie byłem pewien, że to daje bestię. Dobra, zagramy to, bo nie mamy co zrobić ciekawszego. Znaczy, nie mamy nic ciekawszego do zrobienia. Mm-mm.
Piór. Piór wiewiór. Cyklon many. I raz. A może powinienem już w jego walić? Tym damage'em? Możliwe. Ale zróbmy tak, wyczyśćmy mu stół. Nie róbmy siebie z siebie zbyt dużego koksa. I na tym skończmy. Ano. W następnej turze mogę zagrać to, z tym też gdzieś tam w trakcie. Dobra, jakiś sekrecik. Whatever. Hajena. Szybkoszczylność. Okej. Okay. Dwie prowokacje, 5-12, zawsze spoko. Takie rzeczy to ja biorę na klatę. I nikt mi nie powie, że tak nie jest. Ha! Aha, aha. Tak sobie myślę. Co wymyśliłeś, brachu? No i jaja se chyba robi ze mnie. To musiał być jakiś okropny żart z jego strony. Dobrze, spingujemy tego wariata. No sporo tego damage'u. Zrobimy tak. Jest. No, trudno się mówi. Może trudno się nie mówi, mogłem to przewidzieć. Prawda. Ale my tu chcemy zrobić i tak coś innego zupełnie. My tu chcemy zrobić pinga. Fuck. Nie do końca tego pinga chciałem tam zrobić. Szczerze powiedziawszy, to chciałem go tu zrobić. Tak, chciałem go tu zrobić. Ale w sumie to też może być, bo mamy dużo damage'u. To se typcia zabijemy zaraz. Mhm. Co tam krasnoludku? Mortopore, more zabawa. A czy zabijemy go w takim układzie? No nie bardzo. W takim układzie go nie zabijemy. I to jest lekki problem. Tym bardziej, że ten szczur jeszcze nic nie oberwał. Ojej, tu jakieś wywerny wyskakują. No i Zul'jin chyba wygra tą gierkę w takim. Przy takim tym. Przy takim układzie sił. No ja se mogę zabić to, ale jak se zabiję to, to ja już tutaj nic w tej grze nie zrobię. Taka jest niestety prawda. No nie ma Beata. Zul'jinek niestety wygrywa. Lepiej było zabić 1-2. Może dostać buffa +3/+3 i będzie po uju. A masz rację. Tak, 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 tak.
Karambur. Karamburu, karamburu. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom 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 pom. No i dupa strupa. Biorąc pod uwagę, że jestem od 2 dni na 9 randze, to ja naprawdę coraz mocniej wierzę w to, że ja już nie mam grać w Hearthstone'a. Bo takiego tego, to nawet kurwa budżet dekami grając samymi commonami nie miałem. Więc chyba czasy świetności mykeryky w Hearthstone minęły i nie powrócą. Mam takie wrażenie. Dobra, my zaczynamy kolejną grę i w tej grze wyrzucimy z tej ręki wszystko. Do tego nie mamy sekretów, a ona bez sekretów jest useless, więc out. Out, baby. Out, baby. No tu mamy za dużo drogu. Chyba nawet trochę za dużo, bym powiedział. Co mnie tu gryzło, no serio. Serio, 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 graj. Cześć, Łukaszu. Może spróbuj arenę. A czemu? Czym mi to ma pomóc? Po co mam próbować arenę? Dlaczego mam grać arenę? Jaki miałby być tego powód? Jakikolwiek argument tego, żebym tą arenę zagrał? Czy może spróbuj spaghetti na przykład teraz? Również będzie takim tym dobrym. Dobre, w sensie. Nie potrzebujemy drołku, natomiast chętnie zagramy sobie sekrecik, co by w następnej dużej mocy kojnować tego wariata i strzelić mu w 6 w pysk. To sobie zostawimy, jakbyśmy jakiś stół tutaj budowali, żeby obszarówkę skontrować. A drołu rzucimy, jak nie będziemy już mieli co robić z maną, znaczy nie będziemy mieli kart. Kwestia tego, ile grasz. Wiadomo, jak grasz mniej, to skill proporcjonalnie spada. Stary, jestem na 9 randze. Ja powinienem, czytając książkę, oglądając film i będąc w drugim pokoju, wbić 5 rangę w przeciągu paru godzin. Max. Więc weźcie, nie wymyślajcie jakichś bzdur, bo naprawdę czyta się to dosyć mocno interesująco. Za mocno. Dobra, możemy to rzucić, jakby ja grał jakąś ciekawą kreaturę. To już dobra tura. Jak nie idą ci zwykłe, to na arenie będzie lepsza pasta. A, okej. Okay. Jak nie możesz poderwać dziewczyny, to zacznij podrywać facetów. Będzie lepsza pasta. Interesujące. Kup. Wydaje mi się, że jest coraz więcej widzów na twoich streamach. No wyszedł dodatek, no to po dodatku zawsze na streamach z Hearthstone'a jest więcej widzów. Ooooo! To niesamowite. More damage, Plix. Zabiję go samym direct damage'em. No to byłoby interesującą umiejętnością, czynnością. Eskalacją działań wojennych. Wszystko zajęte. Znikaj.
wszystko zajęte, znikaj. Jo. Biorąc pod uwagę, że Mati był kiedyś top 4 w Europie, na legendzie to 9 ranga dla niego kappa. To 9 ranga dla niego kappa. Co? Nie no, obiektywnie patrząc, no idzie mi chujowo, no. Można by to zwalić na jeden dek, można by to zwalić na drugi dek, ale to jak na piątym dekiem w tym dodatku, czy czwartym, nie pamiętam już. I idzie mi tak samo każdym z tych deków, więc to nie wina deku. Tylko wina mojego performance'u. Gadanie, zagraj arenę, czy coś tam, no chłopaki. 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 Chyba będą chłopaki. Co my tu mamy? Mamy dosyć ciekawy zestawik i możemy spróbować tak zagrać. Co prawda granie tak na Huntera to może nie być dobry pomysł, ale spróbujemy. Oh my fucking god. That is bad sign. Oh, that is good sign. Alolololam. Graj. No co mogę powiedzieć? Starość, panie Mateuszu, starość. Raczej zmęczenie materiału przysłowiowe bym rzekł bardziej w tą stronę. A starość tu nie ma nic do rzeczy. Przeżywam drugą młodość, przyjacielu. Więc niestety, ale starość nie bardzo. Pasuje. Dobrze, moje kochane gumisie. Zrobimy tak. Pyk. 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 Gotowe. I graj. W ogóle to top 4 legenda to był jakiś tytaniczny wysiłek, czy po prostu dużo czasu poświęciłeś i grałeś skupiony? To drugie. Że wiesz, zależało mi, żeby to wbić, nie? Więc po pierwsze się starałem, po drugie mi zależało, po trzecie grałem skupiony i nie przeglądałem Facebooka na przykład w trakcie, czy coś tam innego nie robiłem. Tylko się skupiałem stricte na tym i grałem najlepiej jak umiałem, nie? Więc w ten sposób. Na przykład wtedy bym wiedział, że to jest na tym, a nie by patrzał zdziwiony, co się stało. Przeszedł HS na tyle w temacie? No, możliwe. No trudno, zobaczymy. Pewnie jakbyś analizował jak tam, to by lepiej szło. No tak, no na pewno, ale to wiesz, to mi się nie chce. Co może nie jest do końca dobrym stwierdzeniem. Ale taka jest prawda. Że... Gram, bo gram, ale bawić się w jakieś analizowanie, o to nie. Na jakim serwerze gram w Idle Heroes? Nie pamiętam. Pęk, pęk, pęk. Bo bęgo, bęgo. Pęk, pęk, pęk. Pęku, bęgo, pęku. Zagram Counter Spella, bo to mi nic nie daje. Czy tak na drugą sprawę, co mi da Counterspell, jak to są mechy. Możesz odpalić muzyczkę? Ty też możesz odpalić muzyczkę, ziomo! Nie zmieniałeś nic od początku, bo komenda na Twitchu mówi 349. Nie, nie zmieniałem.
Chyba nie zmieniałem. Pytam ze względu na merge. No właśnie, merge mogły coś pomieszać. A da się to sprawdzić w ogóle gdzieś? Na 29 serwerze gram. Z tego co widzę. W tym momencie przynajmniej. Jak my chcemy z tego wyjść? To jest dobre pytanie. Jedność, precyzja, inteligencja, inwigilacja, montażyści. To se spinguje. Czemu on mnie nie słucha? Ja cię słucham. Chodziło mi o tą... A, to żebym puścił! A ja nie wiem jak to puścić. Klikałem tam kolejność, gówno. Nie dało. Nie chcę mi się kombinować. O, super. Super baby. Dobra, ale mamy plan, robimy tak, mrozimy to, gramy takie. Tego nie gramy, to se spinguje. Jolo, 6 HP. No 4. Że w sumie chwilę, jak ja mam 4 HP, to jak ja chcę to wygrać niby? Że coś wymyślę, wątpię, ale może. Gdybyś mógł, co byś dodał do Hearthstone'a? Stary, to takie pytanie z typu... Gdybyś mógł, co byś zmienił na świecie? No nie wygram tego mając 3 życia. Nie mam heala z tego co pamiętam. Też nie, mogę jeszcze zrobić cyklon many. Jak dobiorę cyklon many, to mogę dostać z cyklonu many... Nie wiem co. Dziękuję. Okej. Spoko brachu. No i masz. Gratulations. Escalation. Medivh kontra Malfurion, no rozdanie do bani. Sekretów na ręce nie chcemy, fireballi też nie, ten ziomek też bezużyteczny. To już trochę lepsze. Jaki dobry soczek. Dromek, fireballek.
takie rzeczy. No, myślę, że to możemy zagrać. Przydałoby się na później, jak będzie grał większe kreatury ziomek. Ale... lepiej zagrać teraz i jakiś damage wcisnąć. Oczywiście, że to właściwa droga. Wiórka, wiórka, dwa kije. To się nie słowa, ten kryje. Nie do końca mi się to podoba, ale chronimy maginię Gnitoru, która ma więcej damage'u. Ten quest organalnie okazał się wcale taki OP. Anu, czy nie wiem, czy quest, czy meta, czy deki, czy coś tam. Ale deku nie widać. Siurka, wiewiórka. No, jakiś taki fajny drołek, co? Fajny drołek. Sprawdzałeś, czy pokonuje składki to? Nie. Okej. Może coś nam tutaj z tego wyjdzie. Interesującego. Przed nam counterspell. No. Counterspell na tego spella za 6, który leczy. Albo na jakiegoś Nourisha. Może być. Dwie prowokacje. Może być. Ta wściekłość pożera mnie. No to już trochę lipa. To już trochę lipa będzie. Podziwiaj klejnot piasków. Cyclone Many. No nie widzę tego. Zero agro, siódma tura, on ma questa, ma stół. Więc... raczej kiepsko. Dlaczego streamujesz dla 100 osób, kiedy na Twitchu miałeś ponad 1000? Jeżeli nie rozumiesz, to nie muszę odpowiadać, bo i tak nie zrozumiesz. Takie... takie, 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 takie... No i teraz coś tu zrobić. No, to był dobry counter spell.
No. To było takie 2 na 9. Nie 2 na 10. 2 na 50. Dobra, zróbmy tak. Dobre zagranie. W twoim przypadku to raczej gówniane to zagranie. Brachuj to bardzo. Ale może ci się wydawać, że dobre. Cześć imienniku mój. Kurde, nie wiem jak ja to wygrałem, ale wygrałem. No proszę, proszę.